Dzięki, napisz mi to na kartce. Spotkaliśmy się w Cafe Lokomotywa z Gosią Wawel, absolwentką autorskiej szkoły wokalnej Agaty Wrońskiej w Warszawie. Zaczęłam pod koniec szkoły podstawowej. Uczyłam się w naszej szkole muzycznej w Otwocku. Moim nauczycielem była pani Aurelia Luśnie, która później właśnie wysłała mnie do pani Agaty Brońskiej do Warszawy i tam zostałam. A czy jako młoda dziewczynka śpiewałaś na przykład pod prysznicem? Pod prysznicem nie, ale moja mama ostatnio właśnie coś wspominała, że jak jeszcze w sumie nie do końca mówiłam, to też coś tam próbowałam śpiewać. Babcia wspominała, że miałam jakieś mikrofony, więc... Czyli śpiewanie jest twoją pasją od dzieciństwa, można tak powiedzieć? No nie wiem. Myślę, że od właśnie podstawówki wtedy stało się moją pasją. Wcześniej myślę, że to było takie... Po prostu sobie śpiewałam. Nie myślałam nigdy o czymś więcej, żeby robić ze śpiewaniem. Tak naprawdę zaczynałam od gry na instrumentach. Swoją przygodę z muzyką. A ze sceną przygodę zaczęłam przez taniec. To świat nie był pierwszy właśnie. Czyli jesteś uzdolniona muzycznie, tak? Można tak powiedzieć. A na jakichś instrumentach grałaś? Czy zaczynałam od gry na keyboardzie. Później uczyłam się na gitarze. I później chwila też na pianinie. Niczego się tak do końca nie nauczyłam. Na niczym nie gram płynnie. Ale coś tam na przykład jakieś śpiewa, mogłobyś to przegrywać pewnie czy na gitarze? No myślę, że tak po jakichś tam ćwiczenia. To może by się udało. A czy planujesz jakoś zawodowo teraz śpiewać? Czy wiążesz z tym w przyszłe życie? To znaczy, myślę, że muzyka i tak będzie mi zawsze towarzyszyć. Zawodowo byłoby świetnie. Ale czy to się uda, to nie wiadomo. Myślę, że to się okaże dopiero. Tego ci bardzo serdecznie życzymy. Czy chciałabyś na przykład wydać swoją płytę kiedyś z jakimś zespołem albo jako sama autorka tej płyty? No to na pewno to jest jakieś takie przeżycie i jakiś Muszę zrobić ten emulator, to sobie będę mówiła. Marzenie? Czy marzenie? W sumie bardziej od wydania płyty marzą mi się koncerty. Więc ta płyta jest takim jakimś... Nie wiem jak to określić w sumie. No na pewno trzeba dużo pracy włożyć w nagranie płyty. Ciężkie zadanie, prawda? Napisać swoje teksty, napisać muzykę. No na pewno, bardzo ciężkie. Podziwiam wszystkich właśnie, którzy sami wszystko tworzą. A zaśpiewałabyś nam coś? O Jezu, teraz! O nie! We have traveled land and sea, but as long as you are with
There's no place I'd rather.